się Isak. Bardzo tam potraktowany Szwed, ale nie przerywa gry Anglik. Teraz Medina, podanie w pole karne do Kadiego. Kadi, ale zaplątał się trochę, poprawił i niestety w 14 minucie mamy remis. No chwaliliśmy Lecha za tą asekurację, ale tutaj bardzo długo trwało to przyjmowanie piłki. Przez Kadiego można było zdecydowanie lepiej się zachować, wydawało się, że jest po akcji. Chwaliliśmy Skurasia, chwaliliśmy Reboczo za zachowania w obronie. Teraz tego miejsca skrzydłowy na Rabachu miał zdecydowanie za dużo. Przyszedł w ubiegłym roku, przed poprzednim sezonem do Garabachu Agdam, Kadi Burżys Malinowski. Chłopak z Kurtyby. I już miał swój udział także w bramkach, jakie Garabach w poprzednim sezonie w lidze konferencji zdobywał. Trzy gole w grupie, między innymi, a pięć łącznie. I jeszcze raz Kadi. Bardzo długo trwała sytuacja, kiedy grali 5 na 5 praktycznie przed polem karnym. No tutaj pomoc pozostałych graczy Lecha będzie bardzo potrzebna. Wiemy, jakimi umiejętnościami, no nawet troszkę przypadku. Zasłonięty bramkarz poznańskiej drużyny, próba strzału na bramkę. No i słuszne pretensje do Milicza, że za długo trwa powrót do ustawienia w obronie.